Dziś w planach jest wyjście do miasta. Filip już czeka. Zabierze Basię do modnego częstochowskiego klubu. To nielokalna impreza i Basia wciąż jest lekko skrępowana. Hej, hej, proszę Basia, twoja Margarita. Dziękuję. Nie wiem, czy to wypiję, bo to jest słone. Słuchaj, to jest twój dzień, musi ci smakować. Piję same piwo. No, miasto w ogóle jest całkiem inne, tak? No idzie na taką imprezkę tam u ciebie, gdzieś w miejscowości, czy...? Nie, nie, 30 kilometrów ode mnie, no to też musimy wynająć samochód i jechać, tak? No to trzeba i złożyć w parę osób. Nie tęsknisz za swoim tam domem rodzinnym? Naprawdę nie chce mi się wracać do domu. Oto nowa Basia. Jest jakby zupełnie inną osobą, jest dużo pewniejsza siebie. Mam nadzieję, że Basia trafi na jakichś życzliwych ludzi, którzy pomogą jej i udaje się zamieszkać w mieście i spełnić swoje marzenia. Czuję się zarąbiście. Nie mogę inaczej tego ująć, ale czuję się zarąbiście. Zakompleksiona wieśniaczka pomału odchodzi w niepamięć. Szczęśliwa i uśmiechnięta wreszcie przypomniała sobie, czym jest radość z życia.